Jeśli chodzi o całą tysiącletnią historię Polski, to II wojna światowa przyniosła największe straty demograficzne i materialne. A w dodatku, na nasze nieszczęście, na niemal pół wieku władzę przejęli komuniści podporządkowani Moskwie. Ten nowy narzucony ustrój miał wpływ na rozwój polskiej motoryzacji, która od 1945 roku rozwijała się, można tak powiedzieć, w świecie oderwanym od rzeczywistości, zamkniętym na światowe osiągnięcia i technologie, nie wspominając już o absurdalnych warunkach ekonomicznych. A cały dotychczasowy dorobek w dziedzinie motoryzacyjnej został praktycznie bezpowrotnie utracony. Doszczętnie zniszczono wiele fabryk, na podstawie których można było tworzyć podwaliny polskiej powojennej motoryzacji. W trakcie działań wojennych zniszczono lub zrabowano większość samochodów jeżdżących przed wojną po polskich drogach. Na szczęście Niemcy, uciekając przed Armią Czerwoną, zostawiły sporo swoich pojazdów, a w nadbałtyckich stoczniach powstały niewielkie zakłady. A w Solcu Kujawskim utworzono montownię amerykańskich samochodów ciężarowych. Co przyczyniło się do tego, że w 1949 roku na polskich drogach poruszało się już 29 tysięcy samochodów osobowych. Jednak to osiągnięcie rodziło się w bólach, ponieważ komuniści niechętnie zgodzili się na rejestrację osobówek i stawiali początkowo na rozwój transportu publicznego i motocyklowego. Potrzebne przede wszystkim były traktory, autobusy i ciężarówki, by zrealizować plan sześcioletni. Dlatego pierwszym polskim samochodem wyprodukowanym po wojnie była ciężarówka Star 20. 27 grudnia 1947 roku podpisano umowę z Włochami, w ramach której w zamian za surowce naturalne i 2 miliony dolarów włoski Fiat sprzedał nam licencję na model 1100, co stało się podstawą do budowy fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Pierwszy samochód osobowy wyprodukowany po wojnie w Polsce zjechał z fabryki FSO 6 listopada 1951 roku. Niestety nie był to nowoczesny Fiat 1100, tylko GAZ M20 Pobieda, którego w naszym kraju przechrzczono na Warszawę. Oczywiście nie było to jakieś brzydkie auto, ale w tamtym czasie już mocno przestarzałe. Taką zmianę narzucił Stalin, każąc zerwać kontakt z Fiatem ze względu na trwającą zimną wojnę. A w zamian dobry wujek podarował nam Pobiedę. W sumie nazwa trochę nie dziwi. Oczywiście tylko pozornie był to prezent, bo chociaż sama licencja była darmowa, to koszty, jakie musiała ponieść polska strona, by przygotować fabryki do produkcji, wynosiły około 380 milionów złotych, co przewyższało wielokrotnie koszty włoskiej licencji. Sama Warszawa była tak nieekonomiczna i niedopracowana, że polscy konstruktorzy przez 22 lata produkcji musieli dokonać około 4000 zmian. I niestety nie był to samochód mogący zmotoryzować Polskę, ponieważ do produkcji potrzeba było sporo czasu i materiałów, co w efekcie końcowym pozwoliło na wyprodukowanie tylko 254 421 egzemplarzy. Ponieważ Warszawa nie do końca spełniała pokładane w niej nadzieje, Komitet Centralny PZPR w 1953 roku nakazał zbudować popularny i oszczędzający czas środek transportu przeznaczony dla przodowników pracy, aktywistów, naukowców i przodujących przedstawicieli inteligencji, co przyczyniło się do powstania pierwszego całkowicie polskiego samochodu stworzonego po II wojnie światowej, czyli Syreny. Pierwszy projekt, napędzany silnikiem od motopompy strażackiej, powstał zaledwie w 3 tygodnie. Nadwozie było wykonane z drewnianego szkieletu obudowanego pilśniowymi płytami i przykrytego dermatoidem. Oczywiście ten prototyp nie nadawał się do seryjnej produkcji. Ostatecznie jednak pierwsza seryjna Syrena zjechała z taśmy 20 marca 1957 roku, oznaczona później symbolem 100.
Samochód miał w pełni stalowe nadwozie, a sercem był dwusuwowy silnik o mocy 27 koni mechanicznych. Syrena była bardzo awaryjna, ale prosta konstrukcja sprawiła, że cieszyła się sporym wzięciem. Przez ponad ćwierć wieku różne modele syreny nabyło ponad 500 000 Polaków. W latach 60. zaczęto szukać modelu, który miałby zastąpić przestarzałą Warszawę. Ostatecznie zdecydowano się na zakup licencji Fiata. W 1966 roku podpisano kontrakt, a rok później z linii montażowej FSO zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiata 125P. Produkowano go aż do 1991 roku, wielokrotnie modernizując, i łącznie powstało ponad 1 400 000 egzemplarzy. Jednak tytuł auta, które zmotoryzowało Polskę, należy się innemu licencyjnemu Fiatowi, nazwanego u nas Maluchem, czyli modelowi Fiata 126P. Pojawił się w Polsce po zakupieniu czwartej licencji od Fiata pod rządami Gierka. Produkowano go w drugiej największej fabryce samochodów osobowych w Polsce, czyli w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. W latach 1973-2000 powstało ponad 3 miliony egzemplarzy. Malucha napędzał dwucylindrowy silnik o pojemności 594 cm3 i mocy 23 koni mechanicznych. Auto sprzedawało się na tyle dobrze, że w 1975 roku uruchomiono drugą fabrykę w Tychach. Czytelnicy Życia Warszawy wybrali w głosowaniu nazwę na samochód, który miał zastąpić Fiata 125P. I tak oto polonezem nazwano drugie obok syreny najbardziej polskie auto produkowane w drugiej połowie XX wieku, chociaż bazą dla niego był poprzedni Fiat. Z Fiata 125P pochodziła płyta podbogowa, silnik, przeniesienie napędu. Natomiast nadwozie było efektem stylistów z Polski i Włoch. Produkcja ruszyła w 1978 roku. Niestety jego produkcja ruszyła w okresie kryzysu gospodarczego, co nie pozwoliło na wdrożenie nowszych technologii i sprawiło, że w późniejszych latach nie był on w stanie, mimo wielu modernizacji, konkurować z zachodnimi produkcjami, które udało się w końcu bez problemu od lat 90. kupować w Polsce. Oczywiście polska motoryzacja to dość rozległy temat, a w drugiej połowie XX wieku powstało też wiele ciekawych aut dostawczych, ciężarówek czy autobusów. Ale tym tematem może uda się zająć w przyszłości.